Studio Popołudnia Wnet, profesor Romualdczyk Szeremietiew, były minister obrony narodowej, polityk również. Dzień dobry. Były. Zafrasowany życiem narodu i majówką i świętowaniem. Nie wiem, czy zafrasowany. No tak. No dzień dobry. Dzień dobry. Tak patrzy pan profesor na świat bez wielkich emocji. To prawda. Przynajmniej dzisiaj, bo nie zawsze tak jest. Biorąc pod uwagę upływ czasu i mój wiek, to już chyba czas najwyższy, żeby się emocji pozbywać i patrzeć z takim lekkim smutkiem. No to z tym lekkim smutkiem, jak pan obserwował, może wczorajsze, zacznijmy od wczorajszych obchodów, 15 lat Polski w Unii Europejskiej, większość zdaje się cieszy, część się smuci. To znaczy, no nasza obecność w tych dwóch wielkich wspólnotach, jakimi są Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki, to rzeczywiście z punktu widzenia naszych interesów to jest kwestia ważna, dlatego że Polska, biorąc pod uwagę jej położenie, jej historię i jej potencjał, musi mieć zakotwiczenie w jakichś szerszych porozumieniach i mieć gwarancję współdziałania i wsparcia ze strony innych, tak, dlatego że no, w ostatnie 200 lat to nie bardzo nam się udawało, powiedziałbym tak, zachować niezależność, niepodległość i w związku z tym dobrze jest, jak jest. Kiedyś zakładał pan, współtworzył Konfederację zupełnie inną. Konfederację Polski Niepodległej, tak, w 1979 roku wspólnie z kolegami, dokładnie 1 września ogłosiliśmy, że powstaje KPN. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa miała swoją agenturę, było tych agentów również w moim otoczeniu, w naszym otoczeniu w KPN-ie trochę. No i wiedzieli i o naszym zamiarze i o tym, że chcemy to ogłosić. No ale pozytywne było to, że nie mogli temu zapobiec. Jakkolwiek z kolei starali się nie dopuścić do tego, żebyśmy ogłosili powstanie KPN-u, bo wszystkich, o których wiedzieli, że mogą tym uczestniczyć, posamykali do aresztu. Ja wtedy spędziłem 48 godzin w pałacu na Mostowskich w celi. KPN to była jedna z niewielu, a może jedna ta organizacja podziemna, która mówiła od razu niepodległość. Ona nie była podziemna. Znaczy, była oficjalna, chociaż nie miała możliwości. Ona była jak najbardziej, to było nowum, także, bo w konspiracji, a wtedy działaliśmy również w konspiracji był nurt niepodległościowy. To była formacja, do której należałem, którą współtworzyłem i którą współkierowałem. Natomiast ona była rzeczywiście zakonspirowana, chociaż bezpieka, jak się okazało, po latach miała swoich agentów również tam i miała informacje, o czym rozmawiamy. Ale to właśnie w NN-ie postanowiliśmy, że powołamy jawną partię polityczną. No i żeśmy to zrobili. Która miała dalekosiężne cele, jak się wtedy wydawało, nieosiągalne, utopijne, tak, czyli wtedy niezależność Polski, pełna suwerenność. Tak, wtedy większość, z którymi rozmawiałem, w tym moja najbliższa rodzina, mam na myśli tutaj teściów, uważali, że to, co ja robię, to jest bez wielkich szans na powodzenie. Muszę powiedzieć, że świętej pamięci teść, ojciec mojej żony, bo żona absolutnie stała za mną, uważała, że mam rację, natomiast też mnie przekonywał, on był ciężko doświadczony, był żołnierzem, był w szarych szeregach, był żołnierzem armii krajowej, no i przeżył taką bardzo trudną sytuację razem z całym oddziałem, który kolegów, koleżanek i kolegów z jednej szkoły, oni byli w armii krajowej i dostali polecenie, przedzierali się do Warszawy, do powstania warszawskiego z Piaseczna i pod Pęcicami, oni nie mieli żadnej broni, trafili na obławę niemiecką i też jakimś cudem jeszcze ktoś tam przeżyli w jakichś haszczach, natomiast na ich oczach dosłownie Niemcy wymordowali ich koleżanki i kolegów, więc to było traumatyczne, straszne doświadczenie, też o tym zawsze pamiętał, więc był człowiekiem odważnym,
bardzo solidnym, bardzo dobrym Polakiem i jednocześnie uważał, że no niewielkie mamy szanse na to, żeby się wyrwać z tego sowieckiego kotła. I dlatego mnie przekonywał i mówił, żebym się w to nie angażował. I puentę, bo dobrze jest puentować tego typu rzecz, kiedy po jakimś, po dłuższym czasie, po tych moich więzieniach, tym wszystkim, co doświadczyliśmy, również moja rodzina i również w związku z tym i mój też jakoś to. I w końcu zostałem ministrem obrony narodowej i pamiętam, też wtedy spojrzał na mnie i mówi, wiesz, Romuś, cieszę się, że mnie wtedy nie posłuchałeś, kiedy ci odradzałem wszystko to, co robiłeś. A więc, no to jest tak, że dobrze jest mieć wytknięty w życiu cel i dążyć do niego. I czasami się zdarza, że się ten cel osiąga. Ja teraz brutalnie sprowadzę naszą rozmowę do realiów bieżącej polityki. Dlaczego brutalnie? Może pan to zrobić elegancko i łagodnie. Nie wiem, czy mam tyle taktu, ale będę się próbował tyle, ile... Panie tyle, na ile pana obserwuję również w telewizji i wiem, że jest pan człowiekiem bardzo taktownym i dobrze wychowanym. I teraz sponsowiałem, oblałem się rumieńcem zawstydzenia i słusznie. Są takie siły, które mówią, obecnie przyszliśmy od dominacji sowieckiej, z gułagu sowieckiego pod opresję Berlina i Paryża i Brukseli i trzeba się znowu wyrywać na suwerenność, po to robimy marsz suwerenności. No nie, to jest oczywista przesada, to znaczy ta retoryka, która jest używana, zdaje się, no, przez formację, która startuje w wyborach. No i próbuje, chce się odróżnić, niezależnie od wewnętrznych przekonań. Może są ludzie, którzy tak uważają. No i jest prawdą, że w wszystkich relacjach, również tych, które obecnie mamy, a więc i z Brukselą, i z Waszyngtonem, można, zjawiają się różnego rodzaju rzeczy, które mogą nas bardzo irytować. Ale jednocześnie trzeba zawsze zastanowić się, jaka jest alternatywa, albo inaczej, czy te związki, które obecnie Polska zawiązała, w której uczestniczy, czy służą jej, naszym interesom, czy też nie. No i bo rozumiem, że ta retoryka, której pan redaktor wspomina, mówi, że już nie służą naszym interesom narodowym. Gorzej, że nie służą, że w zasadzie nas zniewalają i Polska musi niemalże wybijać się spod powrotnej okupacji na samodzielność. No tak, to jest nie tylko, że przesada, ale to jest, powiedziałbym, nawet dziwna przesada, dlatego że ja zawsze mówię, że różnica jest między zależnością od Rosji, a zależnością od Stanów Zjednoczonych, chociażby taka, że przy zależności, w spadku, jeżeli zależy się od Rosji, mamy Katyń i parę innych rzeczy. Tak? Natomiast ja nie słyszałem o tym, żeby po Chicago rozstrzeliwano polskich oficerów i wywożono transporty Polaków na Alaskę. Więc owszem, w relacjach z Amerykanami mogą być rzeczy, mówię, irytujące, ale pamiętajmy o tym, że to głównie od naszej postawy, od postawy naszych polityków, od tego, jaką linię obierzemy, zależy, czy i jak również te irytujące sprawy rozwiązujemy, czy też nie. Więc tu więcej jest, powiedziałbym, w naszej ekipie politycznej niż w tym, co to powiem, Amerykanie chcieliby nam, zapowiem, narzucić, jak to wydaje się tym, którzy tam takie rzeczy opowiadają. No to ja przywołam tą jedną z informacji, które dla państwa wybrałem na początku popołudnia wnet, czyli tweet pani ambasador Mosbacher, która mówi, że relacje polsko-amerykańskie są najlepsze od 100 lat, bo tyleż one sobie dokładnie dzisiaj właśnie liczą, a są politycy. Ja wracam, bo to jest chyba oś obecnie sporu na prawicy między Konfederacją a Prawą i Sprawiedliwością. Siły są bardzo nierówne, no ale taki jest podział. Konfederacja mówi, jesteśmy coraz bardziej pod okupacją amerykańską. Wojska amerykańskie są po to w Polsce, żeby przypilnować realizację ustawy 447. Nie chciałbym, żebyśmy przekonali, jak wygląda okupacja. Zwłaszcza, że trudno mi sobie wyobrazić okupację amerykańską. Chociaż oni, ci ludzie tak mówią, że ta coś takiego istnieje. Natomiast ja wychowałem się w Polsce Ludowej,
zaczynały moje życie zaczynało się od tego, że najpierw Sowieci mi zlikwidowali ojca, a później obserwowałem wszystko to, jak się rozwija sytuacja w naszym kraju i mieszkałem przez wiele lat w Legnicy. To ja wiem, jak wygląda, mimo że jeszcze niby teoretycznie Polska Ludowa była sojusznikiem Związku Sowieckiego i ta armia, która u nas stacjonowała, to była armia sojusznicza, no to muszę powiedzieć, że tym, którzy tego nie widzieli, to trudno będzie wyobrazić, że jak wyglądała ta sojusznicza armia. I wyglądała Mała Moskwa, czyli Mała Legnica, Moskwa, tak. Gdzie połowa jedna trzecia miasta była wydzielona tylko dla połowa Rosjan. Połowa była mniej więcej, tak. I oni byli tam rzeczywiście panami. I my, Polacy mieszkający tam, żeśmy to dokładnie odczuwali. Tak, dawano nam do zrozumienia, kto tutaj rządzi. Więc to, że pozbyliśmy się właśnie tej okupacji sowieckiej, to wielkie szczęście i dobrze, że się to udało i na pewno nie grozi nam żadna okupacja amerykańska. Kilka takich argumentów już udało nam się teraz przytoczyć. To bynajmniej nie są wszystkie, ani nie wszystkie postulaty omówiliśmy, ale mamy stosunek do Unii Europejskiej, stosunek do Rosji Putina, mamy stosunek do Stanów Zjednoczonych i ich obecności armii w Polsce i jaki wniosek się nasuwa, jak pan po tych trzech elementach widzi program i polityków Konfederacji, jako kogo? Ja nie wiem, dlaczego mamy rozmawiać o jakichś politykach Konfederacji. To jest tam nawet aż takie strasznie ważne, że pan redaktor temu poświęca tak dużo uwagi? Jest to o tyle ważne, że to jest siła, która kandyduje i prawdopodobnie przechodzi próg wyborczy, będzie nas reprezentować w Sejmie. No, ale powiedziałbym tak, no, może istnieć tego typu formacja i frakcja, ale po pierwsze nie jest to jakaś dominująca przecież dominujące ugrupowanie. Poza tym no, nie sądzę, żeby trzeba było tutaj przeprowadzać wisekcję tego, co tam ta Konfederacja głosi. To jest po prostu, no, skoro tam zaś jest taki rys narodowy, to zawsze w narodowej demokracji historycznym nurcie była taka skłonność, żeby jakoś z tą Rosją się dogadywać, prawda? I takie przekonanie, że jak my tak dobrze tym Rosjanom ich do siebie przekonamy, to oni z nami będą współpracowali i będzie pełna harmonia. I to jest takie naiwne widzenie. Pytanie, czy to jest naiwne, bo pojawiają się głosy i chyba o tym warto rozmawiać z punktu widzenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Czy jest to naiwność, czy coś innego? To znaczy, no, to w tym zakresie powinna na to zwracać uwagę służby, które odpowiadają za międzymierze bezpieczeństwo naszego kraju w tej sferze. I jeżeli by wśród tych naiwnych miłośników porozumień z Rosją pojawili się nienaiwni wcale, to należy ich po prostu eliminować. Więc to jest kwestia chyba nie najważniejsza teraz, kiedy jutro będziemy przypominali sobie Konstytucję 3 maja, wielkie narodowe święto. Dzisiaj patrzyliśmy na polską flagę narodową, prawda? Więc to chyba inny kontekst jest ważniejszy. Jest inny kontekst ważniejszy, chociaż są ugrupowania, które się odwołują do polskiej tradycji niepodległościowej, a głoszą takie i nie inne hasła i może warto, żeby osoba, która na własnych barkach niesie doświadczenie walki suwerennej, się odniosła. Ojej, no. No, odniosła się przecież. Odniosła się. Ja też ten punkt odhaczam w mojej liście pytań. No to zanim przejdziemy do armii, do tego, co robi nasz szanowny rząd, którego pan profesor jest jakby częścią, bo jest pan politykiem porozumienia chyba jeszcze. Znaczy jestem członkiem władz porozumienia, więc ugrupowania, które jest w formacji Zjednoczonej Prawicy. I jestem przekonany, że jestem po właściwej stronie i wydaje mi się, że to, co Zjednoczona Prawica zrobiła dotychczas, jeżeli idzie o zwłaszcza sytuację społeczną w naszym kraju, że to są rzeczy pozytywne. Natomiast nie o społecznej będziemy mówić, tylko będziemy mówić o armii, ale to dopiero po piosence i przepytamy pana profesora, czy na pewno jest tak różowo, jak się... Ja nie mówię, że jest różowo.
No to zobaczymy, jaki to jest kolor. Różowo, to jest barwa, którą politycy, jeżeli tak można powiedzieć, ludzie całkiem innej opcji, mnie dość odległej, uważają za ważne. No zobaczymy, jaki kolor należy przypisać do obecnego rządu, jeżeli chodzi o politykę obronną, ale zanim to nastąpi, to... Chciałbym, żeby to był karmazyn. Karmazyn. Korol krwi, także Marek Grechuta, Ojczyzna, już nie, riposty piękna, nie będzie. Piękna pieśń. Tak, tak jest, piękna wracamy. Piosenka, bardzo mi się ona podoba. Po piosence. Na w studio cały czas profesor Romuald Szeremietiew, były polityk, aczkolwiek cały czas, jak już ustalili w pierwszej części, członek partii Porozumienie Jarosława Gowina, były minister obrony narodowej, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie profesorze, powtórnie. Dzień dobry. No i zaczniemy teraz z wysokiego C, bo będziemy cytować samego prezydenta Andrzeja Dudę, że chciałbym, aby armia była taka, żeby nikomu nie opłacało się podnieść ręki na Polskę. Tak, to jest słuszna myśl. Dzisiaj wypowiedziana. Słuszna myśl, która powinna być przełożona na rzeczy bardzo konkretne, jeżeli idzie o to, czym zajmuje się Ministerstwo Obrony Narodowej. Pierwsza kwestia to jest taka, że powinna być opracowana strategia obronności, w której znajdziemy sposób na to, aby ta myśl, którą wygłosił pan prezydent, rzeczywiście się znalazła jako fakt, a nie jako postulat. Dalej. Ale to jeszcze zanim pójdziemy dalej, bo to jest taka metoda polityków, że oni kilka myśli naraz wypowiadają i potem da się cofnąć z tej pierwszej, bo już jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Strategiczny przegląd obronny, czyli dokument, który przygotował MON jeszcze pod kierownictwem Antoniego Macierewicza, na to pytanie nie odpowiada? A strategiczny przegląd obronny był robiony w oparciu o jaką strategię, zapytam. To nie jest dobra kolejność, bo to pan profesor się zna, a ja się nie znam. Nie, dlatego ja pytam. Niech pan nie udaje, że pan już jest taki biedny i taki żuczek, który czeka, aż tutaj światły umysł profesorski coś panu wyłoży. Nie, nie, pan to doskonale wie. To ale znaczy jest tak. Jeżeli jest strategiczny przegląd obronny, jak sama nazwa wskazuje, to co, czemu on służy? On służy temu, aby dokonać przeglądu tych wszystkich zdolności, które mamy do wykonania i obrony kraju, czyli to musi być sprawdzenie zdolności, które zostały przygotowane, opisane właśnie w strategii obronnej. Tak? Strategiczny przegląd obronny po prostu to jest sprawdzenie tego, czy mamy środki, aby wykonać strategię obronności, którą żeśmy przyjęli. Otóż, czyli tej starej, która zakładała obronę właśnie, Berlina. No otóż właśnie, otóż chodzi po prostu o to, że tej strategii obronności aktualnej nie ma, ciągle nie ma, że strategia obronności, która została opracowana Bezpieczeństwa Narodowego i wynikającej z tej obronności został opracowany w czasach, kiedy rządziła Platforma z PSL-em. Generał Koziej, zdaje się, był tam generał Koziej był umysłem. Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, więc miał rzeczywiście bardzo duży wpływ na kształt tych dokumentów, a zostały one przyjęte chyba w 2013 i 2014 roku. Więc no powiedziałbym, że i to zdaje się nawet przed agresją Rosji na Ukrainę. No, w związku z tym sądziłem, że skoro wszyscy wiedzą, bo słyszałem wypowiedź pana ministra Solocha, że te strategie są nieaktualne, no, że skoro wszyscy wiedzą, no to wezmą się za robotę, bo to jest najważniejsze i najpilniejsze, bo jeżeli nie mamy tej strategii, to pytanie, skąd wiemy wobec tego, w jaki sposób wykonać tę myśl, którą właśnie sformułował pan prezydent, że dysponujemy potencjałem i zdolnościami obronnymi, które mówią potencjalnemu agresorowi, nie dasz rady, będziesz miał straszne kłopoty, jeżeli z nami zadrzesz. No więc skoro tej strategii nie mamy, to o czym my mówimy? No, to wtedy to w takim przypadku mówimy o ruchach na ślepo. Mówimy o tym, że jeżeli dzisiaj prezydent powiedział, że trzeba kupować samoloty piątej generacji, jak rozumiem, amerykańskie, to robi to nie w myśl jakiejś strategii, tylko ad hoc, bo jest taka potrzeba teraz. To znaczy istnieje taki pogląd, który wyrażają zwykle ludzie, którzy zajmują się obronnością i którzy sądzą,
że jeżeli jakiegoś uzbrojenia będzie więcej, albo zwłaszcza nowoczesnego uzbrojenia, no to oczywiście w ten sposób wpływamy na poprawę stanu naszego bezpieczeństwa narodowego. No, no i wydawałoby się na prosty chłopski rozum bardzo mądrze. Bardzo chłopski rozum, ale zaręczam, że chłop, kiedy przygotowuje się do, na przykład do tego, żeby wyjść w pole, to zastanawiam się po pierwsze, jakimi środkami dysponuje i jakie narzędzia potrzebuje, żeby na tym polu pracować. Prawda? I no, więc ma najpierw to dobrze przemyślane. I ten wydatek, który on tam dokonuje, jest skalkulowany odpowiednio. Natomiast tutaj, jeżeli idzie o te kwestie obronności, jak mówię, jeżeli nie ma opracowanego sposobu na obronę kraju, no to w związku z tym powstaje pytanie, to skąd ci, którzy dokonują owych zakupów, wiedzą, że to akurat co wprowadzają na uzbrojenie nam się przyda? No to muszę powiedzieć od wojskowych, którzy mówią, potrzebujemy ale wojskowi, przepraszam. Albo od koncernów zbrojeniowych. No właśnie, nie biega i tak to nie chodzi. Tak to jest realizowane? To jest tak, że być może polski rząd jest na pasku koncernów, które mówią, potrzebujecie, tak jak w reklamie nam nadają, że potrzebujemy koniecznie piątej pary butów w tym miesiącu, tak przychodzi do Błaszczaka, pana ministra Błaszczaka, pana prezydenta Andrzeja Dudy, jakiś urzędnik z wielkiej firmy Lockheed Martin i mówi, potrzebujecie tych samolotów, są wam bardzo potrzebne na teraz. Tak to wygląda? Może być w tym zakresie inny rodzaj argumentacji. Mianowicie argumentacji, która może być dla ludzi, którzy podejmują decyzję właśnie jeżeli zakupy uzbrojenia, argumentacji, która ich przekonuje. Mianowicie my mamy, tak powiedziałbym, nie mamy opracowanej strategii i w związku z tym nie wiadomo, jak się będziemy bronić, ale mamy pewien obiegowy pogląd, który funkcjonuje. Mianowicie ten pogląd mówi, że zabezpieczymy nasz kraj, zagwarantujemy bezpieczeństwo, jeżeli będziemy mieli oparcie w Sojuszu Północnoatlantyckim, tak? Tutaj głównym takim jakby gwarantem tego naszego bezpieczeństwa są oczywiście Stany Zjednoczone. No i w związku z tym starania nasze, aby to Stany Zjednoczone możliwie najmocniej zakotwiczyły się również wojskowo na terenie naszego kraju. No i jeżeli taka myśl tutaj jakby dominuje, no to jest oczywiste, że my po pierwsze powinniśmy jakby zainteresować tego, który nas będzie bronił, no na przykład poprzez zakup określonego uzbrojenia. Dalej, to uzbrojenie powinno być tego rodzaju, żeby mogło być kompatybilne, jak się mówi po natowsku, tak z uzbrojeniem tego amerykańskiego sojusznika, który będzie przecież tu operował. Więc i wtedy to ma sens w takim koncepcie. Tylko że moja opozycja w stosunku do tego, to nie polega na tym, że mówię, że tego nie należy kupić, czy tych rakiet nie trzeba i tak dalej, i tak dalej. O co innego tutaj mi chodzi? Mnie chodzi po prostu o to, dlaczego mówię o tej nieszczęsnej strategii, że ona jest niezbędna. Bo my mamy do odpowiedzi, jeżeli idzie o nasze zdolności obronne, kilka problemów. Nie tylko tego, żeby być możliwie najlepszym sojusznikiem naszych sojuszników. My musimy sobie też rozpatrzyć warianty i takie, w historii się to zdarzało, czy wiemy, co zrobić, jeżeli tych sojuszników może nie być. Tak? Izrael ma taką koncepcję obronną, tak, że obroni się sam. Tak. Tak, no tutaj to jest właściwa myśl, powiedziałem, tak, którą Izrael realizuje, jeżeli chodzi o własne bezpieczeństwo narodowe. Otóż my tego typu myśli nie mamy. My mówimy, że tutaj Amerykanie nam pomogą. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Ale przypominam, że my już przerobiliśmy sytuację, kiedy liczyliśmy bardzo na sojuszników i okazało się, że ci sojusznicy w tym momencie mieli inny pogląd na to, co będą realizować i ten pogląd nam wychodził bokiem, tak, że wspomnę Jałtę i II wojnę światową. Więc tutaj jest kwestia bardzo istotna i ważna. To znaczy,
trzeba również ten motyw pod tytułem, że musimy gwarantować sobie bezpieczeństwo, niekoniecznie licząc na tylko na sojuszników, bo to jest bardzo zawodne, musi być rozpracowany i ta strategia nasza musi tutaj przewidywać, jakie działanie będziemy podejmować. A skoro tak, no to wtedy również pojawią się kwestie, jakie powinny być nasze siły zbrojne, jak one mają być skonfigurowane, tak? Jakie rodzaje uzbrojenia są potrzebne. Tak? Może ma rację minister obrony, który mówi, że kupuje system rakietowy HIMARS, tak, i będzie miał tam, nie wiem, dywizję czy dwa. A może nie. Więc kiedyś pan profesor porównał politykę zakupową już tego ministra obrony narodowej do osoby, która przychodzi do sklepu i musi coś kupić, a że jest tylko sól i pieprz, to kupuje sól i pieprz, bo nic innego nie może nabyć. No, albo koniak. Albo konia. Jak na razie kupiliśmy systemy obrony artylerii rakietowej HIMARS i HOMAR, mówiąc po polsku, i w zasadzie chyba w formacie rumuńskim koniec końców, czyli bez offsetu. Tak, to znaczy, to jest zawsze ten problem, to znaczy... Było na półce, mamy. Tak. Tak, znaczy, z tym, że to znaczy wielkim, oczywiście, bardzo umownie z tą półką. Po prostu chodzi o to, że jeżeli chodzi o zakupy uzbrojenia, to niezależnie od tego, co tam z tego uzbrojenia wejdzie na stan naszej armii, to trzeba pamiętać, po co my to uzbrojenie kupujemy. Otóż, jeżeli my musimy kupić uzbrojenie, którego nie jesteśmy w stanie wyprodukować, tak, no to chodzi o to, po pierwsze, żeby pozyskać nowe technologie, które w ramach tego uzbrojenia są, jakby funkcjonują. Przypominam, że badania, jeżeli chodzi o nowe systemy broni, to są rzeczy bardzo kosztowne, tak, i w związku z tym dobrze jest przy okazji zakupu takiego drogiego uzbrojenia uzyskać dostęp do tych technologii, które i nam się przydadzą. Ale druga rzecz, która jest z tym związana, to jest kwestia zdolności obsługi tego sprzętu, który my kupujemy. Bo proszę państwa, to nie jest tak wcale, że najwięcej kosztuje ta broń, że trzeba wydać jakąś dużą kwotę, prawda, i to naszą wyobraźnię jakby tutaj organizuje. To, co jest naprawdę wydatkiem związanym z takim uzbrojeniem, to jest kwestia jego życia w armii, jego obsługi, utrzymywania go w stanie gotowości bojowej. Części zamiennych amunicji. Części zamiennej amunicji, modernizacji i tak dalej, i tak dalej. I ten, który nam sprzedaje tę broń, dopiero na tym zaczyna zarabiać. Więc zdaniem pana profesora obecne kierownictwo MON, obecny rząd dostatecznie zdaje sobie sprawę z tych uwarunkowań? To znaczy ja nie wiem. Ja nie mam przecież dostępu do tego, nad czym pracują w resorcie obrony. Nie wiem, jakie tam myśli, powiedziałbym tak, funkcjonują. Każdy z nas ma tylko taką wiedzę, jaką dysponuje, a jednak sąd na temat rzeczywistości, znaczy, musimy, ja się wyrażać, obawiam, bo inaczej... Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia, jeżeli chodzi o zakupy różnej broni i ten mityczny offset, który w związku z tym się pojawiał, to ja widzę, że nasza strona dosyć, powiedziałbym, niezbyt skutecznie w tym zakresie działa. Więc nie wiem, czy już udało się panu ministrowi Błaszczakowi dokonać takich zmian, jeżeli te ekipy, które zajmują się tymi zakupami, bo przypominam, że od pewnego czasu również kwestie offsetowe są w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej. Przedtem były w Ministerstwie Gospodarki. Tak. No więc tutaj powiedziałbym tak, skoro ministrowi podporządkowana została nasza zbrojeniówka, tak, i sprawy offsetowe, no to odpowiedzialność, która na nim spoczywa, jest ogromna. No i jeżeli on tutaj, powiedziałbym, nie dysponuje właściwą ekipą, właściwą koncepcją co do tych zakupów, no to skutki tutaj dla naszej armii, dla naszej obronności mogą być fatalne. Obiecuję, że ostatni raz w tej rozmowie pojawi się słowo Konfederacja, bo poseł właśnie z tegoż tworu politycznego był w poranku Radia Wnet, poseł Jacek Wilko, ja nie mylę imienia i nazwiska, i mówił, że Polska jest tak, polski przemysł jest tak zdegradowany,
że nawet silników do czołgów nie możemy wyprodukować. Takie twierdzenie jest prawdziwe, nieprawdziwe. Niestety prawdziwe, bo myśmy zlikwidowali zakład produkcyjny Wola, który produkował silniki czołgowe, więc takiej zdolności rzeczywiście nie ma. Czyli jeżeli teraz, nawet jeżeli modernizujemy czołg PT twardy, czyli ten jeszcze na sowieckiej konstrukcji, to i tak silnik musimy modernizować albo kupić gdzie indziej. Tak, no pewnie tak. Z tym, że mówię, no to nie jest największy kłopot, bo zakładając, że stawiamy, że w naszej strategii pojawi się kwestia, że potrzebny nam jest sprzęt pancerny, prawda? No to można sobie wyobrazić również, że te zdolności, jeżeli idzie chociażby... Bomar wybuduje. Można odbudować. To nie są sprawy, które my budowaliśmy od zera przemysł zbrojeniowy, przemysł obronny w okresie międzywojennym i z pięknymi rezultatami. Tak, więc to jesteśmy w stanie to wszystko zrobić, ale mówię, wszystko można zrobić pod warunkiem, że się wie. Tak. Natomiast no, znane powiedzenie, to nie wiem, to chyba Kissinger powiedział, że jeżeli nie wiesz, dokąd idziesz, to żadna droga cię nie doprowadzi do celu. Obawiam się, że w naszej obronności coś jest z tego. No to tu stawiamy puentę w rozmowie, chodzi o bezpieczeństwo i nasz system zakupowy. I jeszcze na koniec krótki komentarz do słynnego, który robi karierę jak co roku, raportu, zdaje się, ale mnie pamięć nie myli, norweskiego instytutu szwedzkiego, Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem. Tak, nad pokojem, a to jako, że, a to już były takie przypadki w historii, nie jest to nowość dla nas w bloku wschodnim. Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem wyliczył, ile wydajemy jako świat na zbrojenia, tak. I wyszło mu, że najwięcej od zimnej wojny. Tak, znaczy jest oczywisty wzrost, powiedziałbym tak, nakładów na wojsko, na obronę. No nic dziwnego, to znaczy te procesy, które zagrażają obecnemu ładowi międzynarodowemu, w którym Stany Zjednoczone zajmują kluczową rolę, przybierają na sile. Tak, bo to jest kwestia nie tylko Rosji, tam przypominam, że bardzo poważną kwotę już w tej chwili Chiny przeznaczają na siły zbrojne, na wojsko. Tak, to jest oczywiście dużo, dużo mniej niż Stany Zjednoczone, ale to już jest licząca się pozycja, nie wiem, 200, kilkadziesiąt chyba miliardów dolarów, o ile przypominam, to już jest taka kwota, prawda? No i dla nas może powiedzieć także optymistyczne, że pozycja Rosji, jeżeli idzie o wielkość tych nakładów, spadła tak z czwartej pozycji na szóstą. Na siódmą nawet. Czy na siódmą, tak, ale tym się specjalnie nie należy cieszyć, czy wyciągać z daleko idących wniosków, bo pamiętajmy, że używa się, znaczy każda wielkość jest, trzeba rozpatrywać w kategoriach relacji, w jakich ona się zderzy. Tak? To nie jest, jeżeli ta wielkość rosyjska ma się zderzyć z potęgą amerykańską, to oczywiście można być spokojnym, tak? Bo Rosji na to nie stać, ale jeżeli ta wielkość ma się zderzyć, powiedzmy, z taką potęgą, jaką jest Polska, no to już tutaj no, okazuje się, że to jednak dla nas jest bardzo niepokojąca i wielka kwota nakładów. Chociaż wedle tego raportu polskie wydatki wzrosły do 11,5 miliarda dolarów rocznie, rosyjskie to jest 61,5 miliarda dolarów, no to 6 razy mniej wydajemy. No ale to 5 i coś tam razy coś mniej, tam. Ale jeszcze pamiętajmy, że ważna też jest struktura tych wydatków, na co one idą. No u nas na emerytury idą. No dużo idzie na płace, na emerytury, tak, znaczna część tych środków i w związku z tym tylko część z nich, chyba 10-20% powinniśmy się wydawać na uzbrojenie, na tak zwane wydatki materiałowe, jeżeli idzie o siły zbrojne. Natomiast większość ciągle idzie nie tam. No pytanie, jak to jest w Rosji? To znaczy, jeżeli idzie o to, jaką część tych pieniędzy idzie rzeczywiście na płace, a jaka idzie na armię, albo jeszcze dalej. Czy rzeczywiście to, co podają Rosjanie i co ten Instytut Sztokholmski tak skrupulatnie odnotował, czy to rzeczywiście są wydatki wszystkie, które Rosja wydaje, bo z praktyki skądinąd jeszcze sowieckiej wiemy, tak, że oni potrafili ukrywać bardzo duże kwoty w różnych działach,
niekoniecznie związane z obronnością, a które szły na siły zbrojne. Więc no, ta Rosja to zawsze jest... Mam nadzieję, że Polska... Jak to było, zagadka podszyta tajemnicą, czy odwrotnie, już nie pamiętam. Być może Polska też tak robi, być może wcale... Nie, Polska tak nie robi. Polska jest uczciwa, uczciwie Polska, podaje. Polska jest uczciwa aż do bólu. Co do złotówki, co do każdej sztuki amunicji, gdzie mamy, w jakim składzie i gdzie zrzucać bomby. Profesor Romuald Szeremetiew, były minister obrony narodowej, ekspert do spraw bezpieczeństwa i były polityk, jakbyśmy ustalili. Był gościem popołudnia Radia Wnet. Dziękuję bardzo za wizytę. I ja dziękuję. W tym trudnym majowym terminie. Nie jest on trudny. Rzeczpospolita ma przed sobą piękną i wspaniałą przyszłość, pamiętajmy o tym. I ja jestem absolutnie przekonany, że my damy sobie radę z tymi wszystkimi kłopotami, również z tymi kłopotami, o których mówiliśmy, ale to, że damy sobie radę, to nie oznacza, że nie powinniśmy o nich mówić. Tak, bo jak wspomniałem, tak, jeżeli nie wiesz, dokąd idziesz, to żadna droga ci nie zaprowadzi do celu. I miejmy nadzieję, że minister Błaszczak ma jakąś mapę kieszonkową i wie, po których ścieżkach chodzić do celu. Nie wiążmy się z nazwiskami, wiążmy się raczej ze sprawami, które trzeba rozwiązać. No to prawda, w polityce nazwiska szybko się zmieniają. Profesor Romuald Szeremetiew był gościem Popołudnia Wnet i to akurat nie jest zaskoczenie i to jest stały punkt Radia Wnet, bo Radio Wnet za chwilę będzie obchodzić 10. rocznicę istnienia i przez te 10 lat pan profesor był. Był. Z nami i za to bardzo dziękujemy. Ja 16:52 na zegarach. No to teraz piosenka, to może mniej się panu profesorowi spodoba, ale taki francuski rap puścimy. Francuski? No, francuski rap jeszcze. Pan profesor z degustacją pokręcił głowę. Dlaczego wy mnie tak tutaj katujecie w tym radio? No, ja jeszcze... mam złego. No. Żeby francuski rap. No, ale może nie być tak źle. Posłuchajmy. No dobrze.